Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam w gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, wróżenie susów. Dzisiaj troszeczkę inna audycja od CryptoCrew. Tu widzimy strategię. Jaką nam chce przedstawić dla na przykład tych osób, które początkują w tym świecie analizy technicznej. Zobaczymy, jaka to jest strategia. Sam jestem ciekaw tej strategii, bo różni analitycy techniczni używają różnych strategii, i każdy ma po jakimś czasie tak swoją, mimo tego, że mamy tutaj wielu analityków technicznych. I zobaczymy, jaką nam przedstawi właśnie tutaj kryptokry. troszeczkę nam zarósł. Widzimy na no, koszula nie odzwierciedla tego, co się dzisiaj dzieje. Bo wypadałoby mieć zieloną. Przynajmniej dzisiaj po tych dobrych wiadomościach, chyba o Evergreen, gdzie tam już do pierwszej zapłaty spłaty u nich zostało to gdzieś tam. Dowiemy się w newsach opłacone. tak? Czyli gdzieś tam Chiny zaczynają pomagać Evergreen i pewnie też są takie. Właśnie informacje na ten temat. Ale dobra, przejdźmy w takim razie do e, strategii od KryptoCryptoCrypto. I, exactly like so... I najpierw zaczniemy od ustawienia wykresu, dokładnie tak jak ten. I można właśnie taki wykres ustawić w domu i wiedzieć, kiedy kupować. Najpierw mamy Wykres Bitcoina na tygodniowym wykresie. Tu ustawiamy W. Put it on the. Po to, że to nam oznacza week. Mamy po angielsku tydzień. Weekly, right? If you go here and scroll down just to the one week chart. And then you're halfway home. All you need to do is set up your three indicators. We'll start first with our EMA. So i potem ustawimy nasze znaczniki. in moving average. I tutaj można wpisać moving average. Right? And then you'll see here the second one. I druga jest exponential. It's called moving average exponential. That's what we want. The EMA. Skrócie EMA. Okay, so you're going to click on that and it's going come up. And when it does, you're just gonna pop this open. I kiedy ona się pojawi, będzie właśnie tutaj dostępna. Gear and under you're just put 21 and then... I w inputs, czyli to jeżeli się pojawi na innych tutaj wartościach, wpisujemy w length 21. Or... A w stylu, zależnie od preferencji

Po prostu można sobie zmienić ewentualnie kolorek, jeżeli kogoś razi. I teraz jesteśmy gotowi, żeby przejść do tej strategii. Bitcoin, for steps. Bitcoin dla, no, nowych osób, czyli dla początkujących. Trzy proste kroki, żeby wiedzieć, kiedy kupować. Co to nam mówi? Pomaga nam

I tutaj ta strategia pomaga Wam żyć życiem, bo nie sprzedajemy codziennie czy kupujemy codziennie, tylko ustawiamy się na grubsze ruchy. Najczęściej będziemy patrzeć na jeden ważny albo jeden z najważniejszych dla nas, dla intratnego portfela, momentów zakupu. Na przykład przez cały rok. Ale, żeby to połączyć trzy rzeczy muszą okazać się prawdziwe. Jeżeli tylko dwa z nich wchodzą jeden nie, wtedy nie kupujemy. Pierwsza rzecz jaką musimy zaobserwować na danym aktywie, tutaj mamy Bitcoina, to to że cena musi być Poniżej tej średniej kroczącej. That we... Pamiętacie ten 21 EMA, którą ustawiliśmy na początku? Chart, here, to be below... Potrzebujemy korpusy świec poniżej tej linii. W momencie, kiedy one są poniżej, to, to... to jest czas, kiedy musimy zwrócić uwagę. The other two steps. Okay. The second step is you need the RSI, the one in the middle, the one that we have is green, you need that to be below 45. Druga rzecz na tym wykresie to RSI musi być poniżej 45. Okay, you can go down to your chart and you need it to be below 45. The 45 level is here. 45 poziom można sobie go ustawić. Jest właśnie tutaj. So so far we have price action below the 21 EMA. A więc dwie rzeczy mamy już zaznaczone. Pierwsza to cena poniżej 21 EMA, druga tu na RSI jesteśmy poniżej 45. We have the RSI below the 45 level here. So so far we have two yeses. If we... Na razie mamy dwa haczyki, albo jak on to mówi, dwa taki, dwa yesys. Jeżeli ten na dole się nie potwierdza w tym samym momencie, wtedy nie kupujemy. To nie jest oczywiście fin finansowa podpowiedź. Ja nie jestem tutaj żadną osobą, która podpowiada od tej stopy. Advisor, however, this strategy will be monumental. Ale ta strategia, w mojej opinii, jest monumentalna. Will alleviate a lot of the stress and a lot of the agony. Step number three is you need the stochastic RSI. The one, 3, stochastic RSI. one we have down here at the bottom. And again, if you don't have these in the right order, you can just click the arrow here and you can move it up. Jeżeli chcemy mieć ten wykres wyżej, a ten niżej, to po prostu zmieniamy tutaj tymi szałeczkami. I wtedy ten wykres wygląda dokładnie tak. A więc mamy potwierdzenie numer jeden, potwierdzenie numer dwa. I potwierdzenie numer 3.

w historii przez ostatnie 10 lat w Bitcoinie. A więc cena akcji jest poniżej 21 EMA. Krok numer jeden: RSI poniżej 45, no i stochastic RSI poniżej 20. Wszystkie z nich muszą być no, prawdą. O. I to wyprodukuje nam najlepsze szanse zakupowe, powiedzmy, w ciągu roku. Żeby po prostu doprowadzić do tej finansowej wolności. Wcześniej, na samym początku, kupilibyśmy Bitcoina gdzieś w granicach 4 dolarów. Imagine that. And fast forward, we yielded another great buying opportunity here in 2012. Potem w 2012 kupilibyśmy troszeczkę drożej w granicach 5. Well, Ale jak z dzisiaj? Właśnie z, tą, z tym ruchem akcji cenowej. Co ta strategia mówi nam dzisiaj? 2021, or maybe in 2020. What Albo w 2020, co nam podpowiedziała? We'll I in I here. Let's say you're here and you say, oh, price action is below the 21 EMA. I co się dzieje, gdy na przykład chcę Wam coś podpowiedzieć? Ruch ceny bitcoina jest poniżej 21 EMA. About... Widzimy tutaj. About the RSI. Well, the RSI is close. It's not a Aresa jest blisko do 45, ale nie jest. Five, but it's close. Can we still make that Czy nadal możemy wejść w tą decyzję i kupić cokolwiek? Steve, is it still an to buy Czy to jest szansa na zakup? You have to be If you want... Musisz utrzymać dyscyplinę. jeżeli coś jest bliskie, to oznacza, że tam nie jest. Prawie. Pamiętacie te żarty? Prawie. Prawie się nie liczy. Wtedy, jeżeli nie jest, to nie oszukujmy siebie, że ok, prawie już jest i i can see RSI wtedy by świetnie wyglądał, ale tu byśmy nie mieli tego potwierdzenia. Dlatego tu jest X w wejściu, że nie do końca. If are you would not have purchased we fast forward, you can see That in 2014, we had, 2014 had another phenomenal buying opportunity, inną, as well as later in 2014, and 2014, we późnym. actually yielded the best one in 2015. 2015, jedna z 2015, was that incredible buying opportunity. Now you may be wondering, okay, if we're in a bear market and you're buying on the way down. I teraz pewnie się zastanawiacie, co jeśli jesteśmy w Bessie i kupujemy na spadających nożach. If, czy to jest problem? You're a long -term investor, you're some very Jeżeli jesteś długoterminowym inwestorem, wtedy strategicznie musisz do tego podejść. A wiemy, że jesteśmy w Bitcoinie z długim... Terminowym, albo z długoterminową wizją. Jeżeli kupujesz raz w roku, jak ta strategia podpowiada, to nie jest nawet jakaś myśl do obaw. Jeżeli patrzysz na drogę bitcoina, gdzie ona może się znaleźć lata później, to nie jest żadne, nie ma żadnych obaw. I chcemy najczęściej kupować na... Właśnie takich szansach, które daje market, nie są one częste, jak tutaj widzimy. I ta strategia jest właśnie dla tych, którzy nadal chcą uczestniczyć w życiu rodzinnym, na przykład. Czy masz 10 lat, czy masz 110, no 10 raczej ktoś tutaj nie pogra. Będziemy mogli po prostu um, użyć tych trzech kroków. I wtedy... Finansową wolność można by to utrzymać. Co mi się podoba w KryptoCryptoCryptoCryptoCryptoCrypto, nie wiem czy zauważyliście, i wiele osób pyta, dlaczego go tłumaczę. Mógłby to fajnie opakować, wiecie, to właśnie o czym mówi, i sprzedać za 6 tysięcy, nie? Tylko 6 tysięcy może mówić w tym momencie. Over time. Now, as we fast forward until recent memories, 2018, you would have purchased Bitcoin at roughly 6000 and change. W 2018 moglibyśmy kupić to gdzieś za 6000 dolarów, mimo tego, że dalej byśmy mieli niższe rejony. W 2018 wtedy byśmy narzekali: zobacz, tutaj nic nie działa w tej strategii, przecież tu straciłem przez prawie rok i wtedy, jeżeli byśmy tutaj dokupili jeszcze później na tysiącach zdezygnowani, byśmy też mówili: ojej, na co ja się dałem nabrać? Dlatego te strategiczne inwestycje, uśrednianie na spadających nożach tutaj, chociaż niektórzy mówią, że to nie jest dobra strategia. Warto zobaczyć, kiedy jest ten dołek. Do tego mamy inne wykresy, które przedstawia nam CryptoCrew. Tu jest strategia długoterminowa dokupywania, kupowania albo no, realizacji kolejnych kroków przy tej strategii, jeżeli wierzymy w przyszłość Bitcoina. Przez dwa lata byś wyglądał jak nieszczęśliwiec albo każdy, z którym by się podzielił na Discordzie czy Telegramie swoją metodą przez dwa lata, by no, mógł ci zaszkodzić psychicznie przynajmniej. Dwa lata później byś powiedział: ha, widzisz, bracie, co się dzieje? Then, as we continue on, you can see in 2019... You would have had another strategic buy. W 2019 kolejna strategia. 7, Gdzieś w granicach 7 tysięcy. A, A potem kolejna strategia. Around 7 tysięcy jeszcze raz. No i w marcu z koronawirusem też mamy. Around... Albo mieliśmy. 5, or... Około 5 tysięcy. Więc te strategic buy, strategic buy. Buy. Dlatego to jest strategiczne zakupy. Są jedne z ważniejszych. Zdaniem kryptokryju, pamiętacie, że wy możecie mieć swoją jakąś tutaj teorię na swoje granie. To jest tylko podpowiedź. Może dla początkujących, którzy niekoniecznie chcieliby płacić za cokolwiek. Of the entire year following these three simple steps alleviate that emotion alleviate the stress there's no more guessing and wondering więc w tym wypadku nie ma żadnych innych zgadywanek e, cokolwiek e, miałoby to znaczyć. And by the way, if you're wondering, hey, I would like to buy and sell a little bit more often, I'm gonna show you a trick here in... I jeżeli ktoś by chciał troszeczkę częściej kupować, na przykład ktoś wiecie, co miesiąc ma jakąś kaburę, odkłada ją a chciały tej strategii użyć częściej, to ma pewien skrót, now, który za chwilę pokażę. Zobaczmy, co ta strategia mówiła w 2021. This Jeżeli wróg ceny bitcoina poniżej tej 21 EMA, mieliśmy tak od kwietnia, można powiedzieć, koń, y, początku maja, Now that you're a disciplined trader, I teraz, mamy you're looking at those other two steps. So, we'll look at the other two steps one by one. The RSI at the same time we w maju 17. Też na to RSI. dipped below here, and below here, and below here. Punktach, so far, we're lining up, okay? We lined up here, we lined up here and the final step stochastic RSI below, krok, stochastic RSI below the 20 level, yes indeed. 20. So we would have added to our position roughly around 30,000. 000... do tej pozycji na 30,000 dollars 31,000, right around there. So this strategy what I've told you to buy in 2021. But again, this is a strategy that'll make it simple, clean, clear. You've... To jest żeby była bardzo prosta, czysta i E, oczywiście też przejrzysta. Bardzo prosta do zrozumienia. For a clear and I... Jeżeli Twoje pytanie jest: OK, to jest fenomenalne, co mówisz? I wanna buy a bit more Chciałbym kupować częściej. Months, but... Nie na przykład raz w roku czy dwa razy w roku, ale co dwa miesiące. I don't nie chcę czekać na raz w roku Jedyne co musisz zrobić to zmienić świecę Czyli czas produkcji jednej świecy Można tak to nazwać troszeczkę jakbyśmy do mięsnego poszli Ale z tygodnia na Z tygodnia na Krótszą strefę czasową, i wtedy będzie troszeczkę więcej fałszywych sygnałów. Strategy, if you go to a lower time frame. Bo zawsze, kiedy idziemy do krótszej, w tym wypadku strefy czasowej, be more times where it's wrong. więc każda strategia, która daje wam pod tym słońcem więcej propozycji wejścia i wyjścia, to jest tak jak w świecie z youtuberami. Jak ktoś dodaje codziennie, YouTube i swoje analizy techniczne. No to wtedy jest większa pomyłka, może mu się więcej przytrafić tych pomyłek niż na przykład ktoś to dodaje raz w tygodniu albo raz na miesiąc, raz na półtora miesiąca, tak? Bo tu idzie w górę, w dół, w górę, w dół, za chwilę idzie w dół, w górę. Na takiej samej zasadzie powinniśmy to zrozumieć. Tu mamy na większej skali czasowej mniejsze prawdopodobieństwo jakichś fałszywych po prostu informacji. Ale jeżeli chcesz dwa razy w miesiącu, raz w miesiącu, raz na dwa miesiące tradeować, to essentially you want to be right on your trade about half the time. And then you want to protect your i najważniejsze jest to, że chciałbyś być w zgodzie i w zgodzie z faktami, czyli 51% ci wystarczy, żebyś miał oczywiście tutaj. Pozytywne wyniki, czy te, które idą na korzyść Twojego portfela. I wtedy te właśnie pomyłki są w tych 49%. To już jesteś na pewnym zarobku. I tutaj dodaję już informację o strategii. A ja przewinę, możecie wejść na oryginał, oczywiście. Dodaję łapę w górę za to. Teraz, zmienimy na jeden dzień, this pewnie. time frame, all you're doing is giving yourself more signals, more buy alerts. Let's say you go to the four day. Zacznijmy na przykład nie od jednego dnia, ale czterech dni. Z jednego tygodnia na cztery dni. Tu będziemy mieć dużo więcej tych alertów zakupowych. Ale będzie dużo fałszywych sygnałów również z I wtedy na przykład coś Ci powiedziało, że mu musisz kupić albo w tej strategii chcesz kupić ale market szedł niżej. Można to robić i trzymać te same zasady. You know? Zobaczcie te ekstra sygnały, jakie tutaj dostajecie. Oh, here that you would get. Here Czyli that na chwilę you weszliśmy get. tu, y, poniżej 20 i wtedy byśmy chcieli kupować, bo też było tu 45, a widzimy, co się wydarzyło chwilę dalej. A więc wystarczy trzymać wszystko tak samo. And colors, same and if you maybe ask... Te same poziomy i co wtedy, jeżeli masz tą jedną linię na 45, a drugą na 40? It just shows you the of the buy if... Pokazuje ci tylko siłę. Mm. Właśnie zakupowej myśli czy zakupowego przycisku. Jeżeli zejdziemy poniżej 45 to jest dobre, a poniżej 40 jeszcze lepsze. Dlatego to jest ta strategia Bitcoina dla początkujących. Mam nadzieję, że taka audycja też jest czasami potrzebna, bo wiemy, że my już tutaj, będąc na tym rynku. 3-4 lata zapominamy o tych najmłodszych, którzy wchodzą. Ja to tu kiedyś robiłem, takie audycje również w playliście są dla początkujących, ale niestety już bym musiał chyba faktycznie na zapałki o 3 i być tylko z wami 24 na 7, nie korzystając już i zapomnieć wszystkie imiona z rodziny i, i jakiekolwiek wizyty. Także jest to trudne. Dla tych osób, które wiedzą i prowadzą kanał YouTube... Jak trudne to może być, jeżeli przeznaczymy większość czasu, a <noise> no, jest to naprawdę trudne do utrzymania, żeby po prostu zadowolić każdego. Ale jeszcze taki się nie urodził, co by wszystkim dogodził? Pytanie, gdzie są wasze priorytety? Ta strategia daje wam możliwość pozostania z rodziną i też zarobienia na tym rynku, co jest bardzo ważne. Życzę Wam wspaniałego dnia, no i pamiętajcie, Zostańcie z bitcoinem.